Mobilna linia diagnostyczna będąca na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach została zaprojektowana i zbudowana w całości na Śląsku. Kontrole z użyciem tego urządzenia prowadzą świetnie przygotowani i wykwalifikowani inspektorzy posiadający uprawnienia diagnostyków samochodowych. Kontrole prowadzone są systematycznie na terenie całego województwa śląskiego. Inspektorzy są w stanie zweryfikować m.in. stan hamulców czy zawieszenia pojazdu. Stacja pojawia się też w innych miejscach w kraju, wspomagając działania kontrolne inspektorów z całej Polski. Oszuści grasują w Świerklanach, podszywają się pod urzędników pod pretekstem pomocy przy dofinansowaniach do odnawialnych źródeł energii. Urzędnicy podkreślają, że urząd nie nawiązywał współpracy z żadnymi osobami bądź firmami konsultingowymi oferującymi pomoc w kwestii OZE. W urzędzie dodają także, że powoływanie się na współpracę z gminą jest całkowicie bezprawne. Kopiąc oraz uderzając łokciem, rozbił szybę w drzwiach wejściowych do klatki jednego z bloków przy ulicy Dąbrówki w Rybniku. Teraz szuka go policja, która publikuje wizerunek sprawcy. Do zdarzenia doszło 8 maja. Osoby, które rozpoznają mężczyznę, proszone są o kontakt z policją. Nietypowe podziękowania za nietypową pomoc. Do komendy w Mysłowicach przesłano podziękowania dla policjantów z drogówki, którzy sprawnie wymienili przypadkowej kobiecie przebitą w samochodzie oponę. Jeszcze tego samego dnia na skrzynkę mailową naczelnika ruchu drogowego w Mysłowicach wpłynęły podziękowania dla mundurowych.